Lata płyną naprzód. Już wielu nie pamięta księcia kardynała Abraama Stefana Sapiehy. Ci, którzy pamiętają, tak jak ja, mają obowiązek przypominać, a żeby ta wielkość trwała i tworzyła przyszłość narodu i Kościoła na tej polskiej ziemi. Tutaj stoi pomnik kardynała przed Franciszkanami. Książę niezłomny, a ja mam jeszcze w pamięci jego twarz, jego rysy, jego słowa, jego powiedzenia. Co wy tam robicie? Nie róbcie jakichś głupstw. Tak mówił. I różne podobne rzeczy. Ale jest niezapomniany. Wciąż jeszcze przemawia do nas z portretów czy fotografii ten jedyny w swej wyrazistości profil. Orli nos, wysokie czoło, broda, usta i oczy wyrażające stanowczość i siłę charakteru. Tak zaczyna się film poświęcony postaci, którą dziś chcę Państwu przypomnieć. Uczynił to jakże pięknie w czasie swojej ostatniej pielgrzymki do ojczyzny i Krakowa Jan Paweł II. Tym razem również słowem będzie starał się naszkicować postać metropolity krakowskiego, współautor filmu, który powstał w 50-lecie śmierci kardynała Sapiehy, publicysta, poeta i filmowiec Tadeusz Szyma. A naszej rozmowie będą towarzyszyły dźwiękowe fragmenty filmu o księciu niezłomnym. Ja zetknąłem się z tą postacią, wielką postacią, nie tylko wybitnego hierarchy polskiego kościoła, ale no również męża stanu i kogoś, kto w najtrudniejszych okresach naszego bytowania no był jakimś układem odniesienia, był takim mężem opatrznościowym, był opiekunem, był opoką, na której można się było oprzeć. Ja się z nim zetknąłem oczywiście poprzez relacje, poprzez wspomnienia, poprzez teksty historyczne już dawno, ale takie pierwsze, bliższe spotkanie to było przez osobę mojego świętej pamięci katechety, księdza profesora Jerzego Wolnego, który w latach 80. opublikował dwa monumentalne tomy Księgi Sapieżyńskiej, zbierające wiele artykułów, wspomnień, również zdjęcia, ikonografię dotyczącą tej postaci. To monumentalne dzieło było taką próbą oddania sprawiedliwości temu człowiekowi, który w okresie Polski Ludowej no oczywiście był z narodowej pamięci wymazywany. Był arystokratą. Pochodził z linii Sapiehów Kodeńskiej. Wracam do filmu. Czy zachowała się jakaś ikonografia z jego lat dziecinnych, z pałacu, w którym się narodził, czy z włości, w których przebywał? Owszem, mówię my, ponieważ film zrobiłem wspólnie z moim przyjacielem, księdzem Andrzejem Baczyńskim. Uwzględniliśmy ten wątek historyczny, Kodeń. Dziad księcia Sapiehy po powstaniu listopadowym, który aktywnie wspierał, naraził się na konfiskatę swoich włości i przeniósł się do Krasiczyna. I historia bohatera naszego filmu zaczyna się w Krasiczynie. Stamtąd też pochodzą pierwsze zdjęcia dokumentujące wygląd małego chłopca, który w tym pałacu, wspaniałej rezydencji, w parku, który ją otaczał, no, pędził pierwsze lata swojego życia. Tutaj właśnie 14 maja 1867 roku przyszedł na świat Adam Stefan, jako ostatni z siedmiorga rodzeństwa. Z okazji urodzin Beniaminka zasadzono dąb w przyzamkowym parku, nazwany jego imieniem. Pierwszym z aż 5 wpisanych po chrzcie do księgi parafialnej. Pędząc szczęśliwe dzieciństwo w kochającym gronie,
chłonąc patriotyczną atmosferę rodzinnego domu i poznając wiekowe tradycje swego rodu, mały Adam wzrastał wraz z owym dębem do przyszłych zadań i powołań. Kiedy został kapłanem? No, to była długa historia do tych święceń kapłańskich. Droga prowadziła przez studia w wielu miejscach. I studia najpierw nie teologiczne, tylko prawnicze. On się zapisał na Uniwersytet Jagielloński, ale wyjechał zaraz do Wiednia i tam właściwie rozpoczął naukę na tym akademickim poziomie. Był im w Innsbrucku, wyjeżdżał do Lille wraz ze swoim bratem. Prawdopodobnie właśnie w Lille doznał czegoś takiego niezwykłego, co się nazywa głosem powołania. I jeszcze w czasie studiów był inkardynowany do archidiecezji lwowskiej. We Lwowie z rąk księcia biskupa Puzyny otrzymał święcenia kapłańskie w 1893 roku. Przez ponad 5 lat przebywał w Rzymie, w Watykanie. Podobno bardzo był ceniony przez ówczesnego papieża Piusa X. I występował tam jako rzeczoznawca do spraw Kościoła polskiego pod zaborem rosyjskim. Był patriotą. No tak, to jest oczywiste. Znaczy, tu była długa tradycja rodzinna, niesłanie ofiarnego patriotyzmu. To była tradycja kilku pokoleń. I Adam Stefan Zapiecha bardzo był też zaangażowany w sprawy związane po prostu z dążeniem do odzyskania niepodległości. Dużo jeździł, kontaktował się z wieloma ludźmi, interesowały go na przykład sprawy emigrantów polskich. Również wygnańców polskich na Syberii. On w roku 1906, zresztą po studiach w Rzymie, jeszcze studiował między innymi w Akademii Kościelnej Dyplomatycznej, także miał wszechstronne przygotowanie i prawnicze, i teologiczne, i również dyplomatyczne. Został takim tajnym kamerdynerem według nomenklatury oficjalnej papieża Piusa X, później ogłoszonego świętym. Właściwie był jego najbliższym współpracownikiem. Natrafiliśmy na taki wzruszający dowód tego serdecznego, bliskiego związku z papieżem Piusem X, kardynała późniejszego Zapiechy. Mianowicie, kiedy Pius X był kanonizowany w Rzymie, Zapiecha już był chory i nie mógł pojechać na tę kanonizację. Ale w czasie, kiedy ona się odbywała, on modlił się, mając przy sobie taką pamiątkę, piłuskę podarowaną mu przez papieża. Dzisiaj ta piłuska jest w skarbcu katedry wawelskiej z odrobiną relikwii Piusa X. No, z jego rąk w 1911 roku otrzymał sakrę biskupią, prawda? I to gdzie? W kaplicy Sykstyńskiej, tak. Właśnie. I bodaj trzech wtedy biskupów konsekrował Pius X. To, że to była konsekracja w tym miejscu, miało znaczenie, tak. I wkrótce potem przyjechał Zapiecha do Krakowa i na początku 1912 roku odbył się uroczysty ingres do katedry wawelskiej. W 12 roku przyjechał do Krakowa. Przyjęty był bardzo wielkim ceremoniałem. Pomniał sobie książę, wszyscy książęta, wszyscy arystokraci z całego kraju się zjechali na jego ingres. No oczywiście wtedy jeszcze nie było samochodu, to jechał koni na Wawel. Przychodzę do was, najmilsi, z Rzymu, stolicy chrześcijaństwa. Przychodzę z Watykanu, rezydencji papieży. Z Watykanu na Wawel. Ze stolicy Kościoła do stolicy najświetniejszych czasów naszej Polski. Przychodzę z tym, co wyryło na naszych dziejach, na naszym charakterze narodowym najwybitniejsze i najchwalebniejsze piętno w przeszłości, co w przyszłości stanowi naszą największą siłę i potęgę. Brońcie więc, najmilsi, tego światła, które nam oczy na Boga i niebo otwiera. Następnie przez 40 lat władał on, a właściwie służył na stolicy świętego Stanisława swoim wiernym. I był to czas niesłychanie owocnych i ogromnie wielostronnych działań duszpasterskich, społecznych, obywatelskich, patriotycznych, charytatywnych. Także politycznych, bo tak. Był krótko posłem na Sejm Galicyjski.
W czasie I wojny światowej książę Sapieha stał się wielkim jałmużnikiem, ściągając z całego świata pomoc dla głodnych i ubogich, a jego książęco-biskupi Komitet Pomocy dla dotkniętych klęską wojny wybudował szpitale w Zakopanem i Witkowicach. To były strasznie trudne czasy. To były czasy głodu, czasy epidemii. To były czasy wielkich też migracji ludności. Trzeba było nieść ludziom bardzo konkretną pomoc. Sapieha potrafił ją zorganizować, potrafił swoim autorytetem nadać tej instytucji rangę wielką i potrafił właśnie zbierać pieniądze, które wspaniale były inwestowane. To nie tylko zresztą chodzi o ten książęco-biskupi komitet, ale i o późniejszą działalność, na przykład związaną z budowaniem katolickich domów. Kilkaset ich powstało pod jego rządami w jego metropolii. W trudnych zresztą warunkach finansowych, a te domy katolickie to były również domy kultury. Dodajmy jeszcze, trzymając się chronologii, że arcybiskupem i metropolitą krakowskim został w 1926 roku. To miało znaczenie dla organizacji kościoła w Polsce. Podnosiło też rangę tej diecezji, prawda, o ogromnych tradycjach. Ale Sapieży nigdy nie zależało na godnościach, prawda. On nie był wielkim entuzjastą powołania metropolii. Nawet tak. Tak jak na przykład nie był zwolennikiem zawarcia konkordatu, prawda? Tylko że to w konkretnych warunkach, których oczywiście tutaj nie sposób przedstawić, miało swoje racjonalne uzasadnienie. Ale wspominam o tym, by pokazać, jak to był człowiek nieschematycznie myślący, jak był po prostu niezależny myślowo, jak był suwerenny wewnętrznie. To, co trzeba jeszcze dodać, gdy mówimy o osobowości arcybiskupa Sapiehy, a potem kardynała, to jego stanowczość. Ja się zapoznałem z osobą księdza arcybiskupa Sapiehy jako małe dziecko. Szedłem z ojcem do franciszkanów na dwunastkę i nagle patrzę, stoją żołnierze polscy w hełmach przed budynkiem arcybiskupów krakowskich, przed pałacem. Pytam się tatusia, a po co oni stoją? Po co w hełmach? Żeby obronić arcybiskupa Sapiehy przed awanturnikami. Było to tak, jak legenda chce. Józef Piłsudski kiedyś rzucił pytanie, książę przyjmie mnie po śmierci na Wawel? I Sapieha odczekał, wytrzymał i powiedział, przyjmę. I gdy Piłsudski umarł, arcybiskup Sapieha przyjął Piłsudskiego na Wawel. Tylko Piłsudski trochę za wcześnie umarł i nie była przygotowana na przyjęcie jego prochów kaplica srebrnych dzwonów. Wobec tego tymczasowo złożyli jego trumnę w kaplicy świętego Leonarda. Ale do kaplicy świętego Leonarda na to, żeby się dostać, trzeba przejść przez katedrę. Stały ogonki, sznury ludzi, kilometrowe mówmy. Ale kardynał bardzo cierpliwy był 2 lata. Był powiedział, obiecał 2 lata i godził na wszystko. Po 2 latach powiedział stanowczo, że się więcej nie godzi. Napisał do prezydenta, do rządu pismo, że przeniesie, jak nie to sam to przeniesie. Tymczasem okazało się, że organizatorzy doszli do przekonania, że kaplica świętego Leonarda jest bardzo dobrą kaplicą dla marszałka. Ale inna była umowa. I w nocy, na taśmach, przy zachowaniu wszelkich środków bezpieczeństwa, bo ciało marszałka było zmumifikowane i ostrożnie trzeba było je przesuwać, żeby drgnięcie jakieś niekorzystne nie spowodowało rozpadu ciała. Przesunięto do kaplicy srebrnych dzwonów i wejście do kaplicy srebrnych dzwonów było od zewnątrz, jak zresztą w tej chwili jest, od zewnątrz. Oczywiście był to okropny protest ze strony rządu. Rząd podał się do dymisji. Wołano, żeby Sapiehę usunąć z Krakowa, nawet okna mu wybito w pałacu, wielki protest był.
Nawet tak się zdawało, że będzie konkordat zerwany. Mężczyzna był przestraszony tym, co się stało. Mościcki był jednak ugodowy. On starał się, żeby pojednać Zapiechę z rządem i on to bardziej jego zasługa Mościckiego. No ale to przyniosło jednak sławę kardynałowi jako człowiekowi nieugiętemu, stanowczemu. Tak, nie zaniechał również polityki, bo przez rok od 1922 do 1923 był posłem na Sejm II Rzeczypospolitej. Ale ja bym raczej wskazał na innego rodzaju jego działalność polityczną. Przede wszystkim w czasie II wojny światowej, kiedy on właściwie zastępował prymasa, a jego niesłychany autorytet, autorytet, który miał nawet u okupantów, Niemców, prawda, sprawiał, że właśnie u niego szukano pomocy i jego polityczne interwencje do rządców Generalnej Guberni, do gubernatora Franka, były takim głosem bardzo mocnym, głosem przeciwko zbrodniom, przeciwko temu wszystkiemu, co się wtedy działo, a co było skrajną degradacją człowieka, pogwałceniem wszelkich praw ludzkich. Sapieha się upominał, pisał memoriały. I pisał do samego ówczesnego papieża Piusa XII, który milczał. To znaczy pisał do niego listy informujące o sytuacji kościoła i sytuacji społeczeństwa w okupowanej Polsce, ale u okupanta dopominał się właśnie o poszanowanie praw, o respektowanie godności. Również organizował wtedy bardzo konkretną pomoc. Wspierał Radę Główną Opiekuńczą, a siedziba arcybiskupia stała się azylem i oazą dla walczących z okupantem. Bronił też Żydów, wstawiał się za aresztowanymi księżmi, prawda? Tak. No, organizował na przykład duszpasterstwo na terenach Rzeszy dla około 2 milionów Polaków wywiezionych na roboty przymusowe. Wysyłał paczki do obozów koncentracyjnych, dla uwięzionych, paczki z opłatkami i tak dalej, i tak dalej. Gdy we wrześniu 1939 roku wojska niemieckie zajmowały Kraków, arcybiskup Sapieha miał już 72 lata. Parę miesięcy wcześniej, z powodu słabnącego zdrowia, chciał zrezygnować z kierowania archidiecezją krakowską. Jednak w obliczu rosnącego zagrożenia wojną ofiarnie pozostał na swym urzędzie. On wypełniał swoje obowiązki tak, jak to by były zwyczajne czasy. Tak jak zwyczajny biskup, nie mąż stanu, który się zajmował kluczowymi sprawami ówczesnego społeczeństwa polskiego. I tak powstała taka legenda, że gdy razu pewnego Frank przyszedł na Franciszkańską 3, ażeby w jakieś sprawy załatwić z arcybiskupem Sapiechą, ten go poczęstował czarną kawą, oczywiście nieprawdziwą, czarnym chlebem z marmoladą, tłumacząc Frankowi, my dostajemy to na przydział, to co mamy, tym częstujemy. W każdej legendzie jest jakaś prawda, a ta prawda jest jedna, że się nie bał, że miał odwagę, mówmy, nie bał, to trudno jest to powiedzieć, każdy się boi, tylko że miał odwagę zachować się z godnością. To był wielki fenomen, że książę, metropolita śmiało, odważnie mówił o krzywdach narodu polskiego. Był otoczony taką miłością, że bardzo z miłością ludzie patrzyli na niego, jak szedł ulicą. Jak się zbliżała rezurekcja, to z całej Polski zjeżdżali ludzie rozmaici, ażeby oglądać księcia kardynała. Także nie tylko katedra, ale cały stok Góry Wawelskiej był wypełniony ludźmi, którzy chcieli się z nim zetknąć. Bo był tak chyba symbolem ku wolności Polski. W tym mrocznym czasie okupacyjnym zbiegły się losy księcia kościoła z losami przyszłego papieża. Prawda? Tak, i właśnie to zapewne spowodowało, że papież Jan Paweł II udzielił nam wywiadu do filmu o kardynale Sapierze. To niezwykła rzecz, bo coś takiego nie zdarzyło się, ale w ogóle historia papiestwa nie zna takiego przypadku, żeby papież wystąpił w filmie o kimś innym. Papież był uczestnikiem tajnego, podziemnego seminarium. I w tym domu biskupów krakowskich na Franciszkańskiej
mieszkał, studiował, prawda, i codziennie jadał tam, codziennie spotykał się ze swoim wychowawcą i ojcem, tak, duchowym. I zadzierzgnęła się więź niesłychanie bliska. Pierwsze ich spotkanie to było jeszcze w Wadowicach, podczas wizytacji, jaką tam przeprowadzał Sapieha. I wtedy ciekawa rzecz, zauważył tego młodego, zdolnego gimnazjalistę i spytał księdza Zachera, katechety, czy on przypadkiem nie wybiera się na teologię. A ksiądz Zacher powiedział, że nie. On się wybiera na polonistykę, interesuje się aktorstwem, teatrem. Tak. No a później się właśnie spotkali i Sapieha go wyświęcił na kapłana 1 listopada 1946 roku. Nie zapomnę, w 1945 roku, noc z 17 na 18 stycznia, armaty huczały całą noc. Sapieha powiedział, schodźcie do piwnicy. Sam został na górze, u siebie. Na drugi dzień przyjechał Koniew z generalicją radziecką. Patrzyliśmy się na to dziwowisko, bo było nas opatrzeć. Przyszli, aby pokłonić się Sapieże niekoronowanemu królowi Polski. Na drugi dzień przyjechał Rzemirski. Był i Mikołajczyk potem. Gdy powrócił z poniewierki okupacyjnej, prymas Polski, przyjechał natychmiast do Krakowa, żeby się radzić, konsultować, rozmawiać ze Sapiechą. A potem jego następca. Stefan Wyszyński, tym samym zresztą wujkiem. Wreszcie 18 lutego 1946 roku papież Pius XII powołuje krakowskiego metropolitę w skład kolegium kardynalskiego. Była to bardzo długo oczekiwana nominacja. Po kapelusz kardynalski do Rzymu pojechał ktoś, kto przez lata nieobecności w Polsce prymasa Chlonda pełnił faktycznie rolę przywódcy kościoła w okupowanym kraju. Przy swoim arystokratycznym pochodzeniu i przy tej wspaniałej tradycji rodowej, patriotycznej, Sapieha był człowiekiem niesłychanie prostym, ujmującym. Nie miał tej wyniosłości w sobie książęcej. Właśnie w naszym filmie opowiada kardynał Descour taką anegdotę, jedną z wielu anegdot, jakie pozostały. Mianowicie Sapieha miał spowiednika u kapucynów. Więc u skromnych bardzo zakonników. I kiedyś przyszedł tam po prostu do spowiedzi. No zresztą bliziutko w Krakowie jest, niedaleko od domu biskupów. I kiedy jakiś brat przy furcie zobaczył takiego drobnego, wychudzonego księdza, to wskazał palcem i powiedział, po zupę tam. Więc to jest najlepszy dowód, jaki to był prosty, skromny, niesłychanie naturalny w obejściu człowiek, a jednocześnie to był ktoś, przed kim zatrzymywały się tramwaje, autobusy, jak przechodził ulicą. Bo chodził pieszo. Owszem. Patrzę na jego zdjęcie. No, pan obejrzał i zamieścił wiele zdjęć zapewne w filmie, tak, no, mamy, z różnych okresów. Zebraliśmy bardzo bogatą ikonografię dotyczącą bohatera naszego filmu. Niestety z wielu niesłychanie ciekawych. Trzeba było zrezygnować, bo się po prostu nie mieściły. A zachowały się jakieś zdjęcia filmowe ukazujące kardynała Sapieha? Jest trochę tego. To są takie króciutkie, migawkowe ujęcia. Najstarsze z 1913 roku. Ciekawe, nawet. Tak. To jest bardzo wzruszające. Poświęcenie dworca towarowego w Krakowie. Tam można bez trudu rozpoznać sylwetkę Sapiechy idącego wysokim takim peronem. Kolejne zdjęcia, no to są na przykład z takich uroczystości ku czci poległych pod Rokitną. To chyba 10 lat później. Z 10. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę. No, są różne migawki z jego czynności duszpasterskich, święcenia dzwonów, prowadzenie procesji Bożego Ciała. Ostatnie, bodaj z 45
roku, z pierwszej inauguracji roku akademickiego na Uniwersytecie Jagiellońskim, kiedy to Sapieha siedzi tam właśnie między komunistycznymi dostojnikami. Z tych kontaktów starał się wydobyć pragmatycznie jakiś pożytek, jakieś społeczne dobro. Tak, wśród wielu dokonań kardynała Sapiehy jest i to, że powstał Tygodnik Powszechny w Krakowie w 1945 roku, tuż po wojnie. Tak, to wyłącznie z jego inicjatywy, jakże dalekosiężnie zaplanowanej, prawda? On miał jasne takie poczucie, że po tej strasznej wojnie nadchodzą również ciężkie, być może straszne okresami czasy i że takie pismo dla inteligencji polskiej, pismo, które by raczej zagadnieniami społecznymi i przede wszystkim sprawami kultury w ogóle, a kultury chrześcijańskiej się zajmowało, jest niesłychanie potrzebne. Kiedy książę kardynał umierał, a było to w 1951 roku, Karol Wojtyła odbywał studia doktoranckie na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego. W naszym filmie jest wypowiedź papieża wspominającego pogrzeb Sapiehy, który był wielką manifestacją społeczeństwa, nie tylko krakowskiego, bo masa ludzi przyjechało po prostu. No przypomnijmy, że to był czas ciemna noc stalinowska, prawda? Ale ciekawe, że póki Sapieha żył, to władze komunistyczne nie odważyły się wejść do kurii, najść kurię, prawda? Aresztować tam księży. Proces kurii krakowskiej dopiero został zorganizowany, że tak powiem, oczywiście była to pokazowa, haniebna impreza, po śmierci Sapiehy. Autorytet jego chronił kurię zarówno w czasach okupacji niemieckiej, jak i w czasach stalinowskich, tych najgorszych. Kraków to przyjął jako coś nieprawdopodobnego. Kraków wiedział, że zawsze Sapieha jest. Tak jak królowie na Wawelu, tak Sapieha na Franciszkańskiej. Jest. Był przez 40 lat. Kraków czekał na następnego arcybiskupa. Niedługo potem wypadło mi być jego następcą. Po nim przychodzi arcybiskup Basiak jako właściwie administrator prawie przez 10 lat. A jeszcze w międzyczasie jest wikariusz kapitulny biskup Franciszek Job parę lat. Arcybiskup Basiak umiera w czerwcu. No i zaraz się kapituła wybrała na wikariusza kapitulnego i potem na arcybiskupa Paweł VI. I właściwie od 1958 roku już byłem biskupem krakowskim. Do 1978. Oczywiście takim bodźcem dla nas to były słowa papieża podczas spotkania z młodzieżą w czasie ostatniej pielgrzymki, kiedy wspomniał swojego wielkiego poprzednika na tej stanisławowej stolicy biskupiej i postawił go jako wzór młodym ludziom. 28 stycznia w domu, czasem mówimy w pałacu biskupów krakowskich, odbyła się taka bardzo uroczysta prapremiera, bo to w tym miejscu odbiór był szczególnie wzruszający i byli tam zresztą ludzie pamiętający bohatera filmu. Księcia, bo i tytuł filmu brzmi Książę. By podkreślić, że Sapieha nie tylko był wielkim hierarchą kościoła, nie tylko był arystokratą z pochodzenia, ale był również arystokratą ducha.